W tym odcinku chciałbym Wam pokazać, jak wygląda takie proste gniazdko elektryczne stosowane w instalacjach elektrycznych na terenie Anglii. Jest to gniazdko, widzimy, podwójne, elektryczne. Tutaj mamy charakterystyczne włączniki i mogę wyłączyć to gniazdko, czyli na przykład jak tu nacisnę, to nie będzie płynął, nie będzie, jak podłączysz urządzenie, to nie będzie działało. Natomiast jest to gniazdko tutaj, ta standardowa 13 A, czyli jeżeli przemnożymy to przez średnie napięcie w sieci to 240 V na przykład, to możemy maksymalnie podłączyć tutaj urządzenie o mocy 3120 W, ponieważ ampery mnożymy razy napięcie 13 razy 240 załóżmy. Oczywiście są różnego rodzaju gniazdka na inne prądy, 16 amperów i tak dalej. Tak to wygląda, takie są tu oznaczenia firmy Status. Chciałem Wam pokazać, ponieważ nie mieliście styczności. Tutaj oczywiście zawsze jest instrukcja w języku angielskim, w jaki sposób podłączyć to gniazdko. Widzicie przewód fazowy, przewód neutralny, N, tu podłączamy, tak, a tutaj jest uziemienie, przewód ochronny. Więc takie to jest podłączenie, czyli mamy tutaj oczywiście, jest jeszcze dokładnie napisane 13 A. I tu mamy instalację, procedurę instalacyjną, mocowania tego. No i samo gniazdko to tak wygląda. Więc jeżeli się przyjrzycie, to mamy 13 A, napisane 250 V. Tu mamy standard brytyjski, jaki jest stosowany w tych gniazdkach, to jest BS1363. Tutaj mamy uziemienie, przewód ochronny, tak. Tutaj mamy przewód neutralny, czyli niebieski, podłączamy, a tu przewód brązowy, czarny, czerwony, w zależności ile. Tu jest instalacja, to gniazdko do jednofazowej, tak, więc mamy jedną fazę L, live tak zwane. No i tutaj oczywiście to gniazdko tak wygląda. Tutaj jest specjalny włącznik, albo włączone, jest włączone w tym wypadku są oba, albo są wyłączone. Czyli jak podłączymy tu, włożymy wtyczkę, to urządzenie nie będzie działało dopiero jak włączymy, czyli takie dodatkowe zabezpieczenie. Więc tak wygląda standardowe gniazdko stosowane na terenie Anglii. Możecie się przyjrzeć, żebyście widzieli.